Witamy Państwa ponownie w naszym następnym filmie. Prawdopodobnie dzisiaj jest piątek, bo oczywiście kręcimy go w inny dzień. I dzisiaj omówimy sobie nasze usługi światłowodowe. Księżyc.pl, Żeromskiego 16, z Miejska Wola. Mamy tutaj sprzęt, może parę słów Bartek Wam opowie. Zapraszamy Was do skorzystania i przejścia na światłowód. Technologia jest bardzo ciekawa i to, co nas wyróżnia. Generalnie wszyscy wiemy, że światłowód jest szybki, lepszy. Nie wszyscy ten światłowód dostarczają bezpośrednio do domu. I tutaj zaczyna się zasadnicza różnica. My doprowadzamy taki kabel, który mamy tutaj na stole, bezpośrednio do Was do domu. Ta końcówka... Tutaj można puścić sobie światełko i nawet zaświecić. To jest naprawdę fajna technologia. Ta końcówka bezpośrednio wchodzi do Waszego mieszkania i do tego routera. Proszę bardzo, żeby to nie było gołosłowne, tak wygląda od spodu. Wchodzi tutaj faktycznie końcóweczka zielona. Sytuacja jest taka, że czasami zdarzają się klienci, którzy chcieliby ten router czymś zastąpić. Mówią, a bo coś mi tam biały jest na przykład i nie pasuje. No niestety nie możemy tego zrobić, ponieważ w sprzedaży routery, które są w sklepach, one nie mają tego wejścia światłowodowego. Tak, generalnie najczęściej spotykamy się z konsumenckimi urządzeniami SOHO do zbudowy naszej domowej sieci. Mamy oczywiście możliwość ich konfiguracji, ale jeżeli mówimy o naszym urządzeniu, jest ono bardziej rozbudowane pod względem technologicznym, chociażby to, że ma wejście światłowodowe, ale przede wszystkim daje nam ogromną możliwość konfiguracji i większe możliwości technologiczne, a co za tym idzie, dostarczenie większej prędkości dla Was i jakości. Słuchajcie, śmiejemy się teraz, bo próbuję powiedzieć nazwę tego routera, ale już któryś raz powtarzamy to i mylę po prostu pojęcie. Muszę spojrzeć na tablicę, także nie dziwcie się, ale chyba zapamiętam. Dobra, jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się o tej końcówce, o tym routerze, nazwamy go końcówką, dlatego że jest zakończeniem światłowodu i z tego to wynika. To jest model Dasan H660GM. Tak, wszystko się zgadza. Dasan jest routerem dwuzakresowym w standardzie AC. Ma 4-portowego gigabitowego switcha. Gigabitowego to jest bardzo ważne, ponieważ te wyjścia tutaj nie mają 100 megabitów, tylko 1 gigabit. Zresztą zobaczycie, jak to zasuwa na tym laptopie. Jest wyposażony w najnowsze technologie w standardzie AC, więc MIMO i kształtowanie wiązki zwane beamformingiem. I to są technologie, które zwłaszcza przy połączeniach Wi-Fi pomogą odczuć tą ogromną różnicę między światłowodem a zwykłą technologią kabelkową. Może w skrócie powiem coś o tym MIMO, jakby to było coś nie tak, to mnie popraw, gdybyś więcej pamiętał. Chodzi o to, że kiedyś było SU-MIMO, nie MU-MIMO, czyli single, a teraz jest multi. Ta pierwsza literka jest bardzo ważna. No i teraz rzecz polega na tym, że przy pomocy wielu anten router może tak sobie wykombinować ścieżkę tej wiązki radiowej, nie światłowodowej, czyli przy pomocą wielu anten router może sobie tak wykombinować wiązkę tą radiową, żeby bardziej ją skupić na danym odbiorniku. Na przykład gdybym z tym laptopem poszedł gdzieś dalej, a Bartek ze swoim by poszedł w drugą stronę, to ten router obsługuje 4 takie wiązki i może je w taki sposób spróbować ukształtować, żeby faktycznie docierał ten sygnał lepiej, ale nie można sobie latać po całym domu z tym laptopem, bo router po prostu nie nadąży. On musi popróbkować sobie zrobić coś i dopiero trafia w Was. I ten router właśnie tą technologię posiada w sobie, jest ona tam umieszczona i działa. Właśnie ta technologia kształtowania wiązki daje nam jakby połączenie bezpośrednio point to point do naszego urządzenia. I to jest bardzo prosty przykład, żeby zobrazować to. Rzucamy kamieniem do wody, mamy falę rozchodzącą się, ale gdy wrzucimy drugi, trzeci kamień, ta fala się wzmacnia i możemy znaleźć punkty przecięcia tych fal. Te kółka się krzyżują. Krzyżują. I właśnie to jest technologia beamformingu, że ten skrzyżowany sygnał idzie bezpośrednio do naszego urządzenia. Ładnie wytłumaczyłeś po prostu, nie mówię wcześniej, ale się poszkoli. I to jest zasadnicza różnica między standardem N a AC. W N technologia MU-MIMO była w bardzo wysokich routerach, w AC weszła w standardzie
jest na co dzień już obecna, to daje nam ogromną przewagę. Pamiętajmy, że tak jak wspomnieliśmy na początku, router jest dwuzakresowy, działa w zakresie 2, 4 i 5 GHz. W tym zakresie 5 GHz to wszystko będzie działało ze zdwojoną siłą. Zaraz będziemy demonstrować, to będzie widać. Na początek może sprzętowo. Czyli tutaj mamy wyjście gigowe, gigowa karta, oczywiście 4 porty gigowe. I laptop ma gigową kartę. Co ciekawe, spotkaliśmy się z nowym laptopem, niedawno kupionym. I okazało się, że ma 100 megabitową kartę, czyli Fast Ethernet, a nie Gigabit Ethernet. Więc no, trzeba na to uważać. Gdybyście Państwo mieli zamiar kupować jakiś sprzęt, a nie wiecie, nie zdecydujecie się za bardzo, a jesteście klientami naszymi, albo chcecie być naszymi klientami, no to co, zapraszamy. Zapraszamy, właśnie powiemy o takich małych niuansach, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu sprzętu, czy chociażby o to, czy dane urządzenie będzie kompatybilne z jakimś standardem, czy z jakąś siecią jesteśmy do Państwa dyspozycji, również w kwestii konsultacji. Dobrze, to co, puszczam speed testa. Może jeszcze technicznie. To jest nasz routerek, o którym wcześniej wspominaliśmy. Mamy taki komfort do testów. Administrator rozkręcił nam łącze no limit. Tak, a ponieważ jest karta gigahercowa, wyjście portów gigahercowych, więc nie spodziewajmy się, że wyjdziemy ponad 1 gigahertz, gigabit. Nie wyjdziemy ponad 1 gigabit. No jeszcze jest kwestia tego, do jakiego speed testa się udajemy i czym mierzymy. Teraz pokażemy Wam wszystkie te opcje. Kabelek, gigabitowy switch, gigabitowa sieciówka. Speed test. Zobaczymy, jak się zachowa. Tak trochę zaglądam tutaj, żeby zobaczyć, żeby wstydu nie było, że coś mniej. Ile tam teraz pokazuje? W tej chwili pokazuje 884 megabity. 870 raz skoczyło. No widać, że jest kawał prędkości. Oczywiście mamy to do testów, więc to nie jest tak, że możemy sprzedawać wszystko, ale sprzedajemy już 500 mega. Także naprawdę to 500 mega tutaj bezproblemowo sobie będzie. Tak. I to na razie testujemy oczywiście na kablu. Tak, 884, no, 786, ale to już tam 6, nie każdy speed test też daje radę i nie każdy komputer. Pamiętajmy o tym, że speed test też wybiera serwery. My mamy taki komfort, że wybieramy ten serwer, który jest parę metrów od nas, więc serwer firmy Aves, ale możemy sobie wybrać serwer firmy Orange, czy telekomunikacji, czy jakiejkolwiek innej i wtedy weźmy pod uwagę drugą stronę też. Speed test też jest taką rzeczą, która troszkę inaczej się zachowuje na stronie, a inaczej jako osobna aplikacja, co myślę, że każdy z Was może wypróbować w domu. Spróbujmy zobaczyć, jak działa ta sieć i połączenie Wi-Fi, technologia Lumimo, Beamforming. Jak to Ci wychodzi? Oho, ale... 552. Działa to na MacBooku, który jest połączony kartą Wi-Fi AC w 5 GHz. To jest ważne. To jest właśnie ta subtelna różnica, o której mówiliśmy. Spróbujmy może pokazać, jak działa 2.4. Tak, to no tak właśnie. To, ale może najpierw zróbmy razem, żeby nie przeszkadzać. Zróbmy razem. Czyli ja jestem na kablu, Bartek jest na Wi-Fi. I wciskamy razem. Działamy z jednego urządzenia. Jedno urządzenie tak nas obsługuje, czyli nasz router. Czekaj. 3, 4. Znaczy, prawdopodobnie ja będę miał więcej, ale chodzi o to, żeby pokazać sumę. Co już Ci zrobił? Musi jeszcze nie, to akurat chyba coś nie wyszło. Nie, no wyszło. Twój daje w granicach 500, 600. A, faktycznie. Czyli teraz oczywiście przekroczyło, no, ten się teraz rozpędza, dlatego że już tamten nie działa, szybko to zmierzył. No i tu już tamten też nie działa, więc tu już się robi 700-800. Ale mniejsza z tym, ten pierwszy pomiar był bardzo ważny. To pierwsza chwila, ponieważ w danej chwili działały dwa urządzenia, które pobierały, jednocześnie obciążały. Jedno na Wi-Fi, drugie na kablu. No, mogły być dwa na Wi-Fi, bo... Dokładnie, mogłyby być też cztery na kablu, bo urządzenie ma czteroportowego switcha. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że możliwości tego routera są ogromne.
nie jest on żadnym wąskim gardłem i daje Wam ogromny zapas mocy. Ten kabel gwarantuje, że ta moc, ta prędkość zawsze będzie w tym routerze, że się nie zagnie, nie złamie i przez to będzie mniej. Na przykład jak skrętka kiedyś, którą robiliśmy, albo jak kabel koncentryczny, który robią inni. Wszystkie zagięcia, jakieś inne kwestie wpływają na zakłócenia. Na światłowód nie wpływa nic. Do mieszkania, do domu macie wprowadzony światłowód. To jest jedna z podstaw naszej działalności. I pamiętajmy o tym, że w odróżnieniu do innych operatorów nie używamy ważnego słowa do. Używamy gwarantowana prędkość. Nasza prędkość jest gwarantowana. Na 2.4 miałeś pokazać. Spróbujmy to na 2.4. Oczywiście teraz się przełączę z sieci 5-gigahercowej na 2.4 i zobaczmy, jaka będzie różnica, bo na pewno będzie. To jest około 115-120 MHz. Ale na 2.4 GHz w trybie N, więc to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry. Routery osiągają, najlepsze routery osiągają do 150, to już jest tak naprawdę, router musi kosztować kilkaset złotych. A u nas dostajecie Państwo go za drobne po prostu, bo w ofercie, która będzie za już chyba za 2 tygodnie, czy za tydzień nawet, tą ofertę szybciej będziemy się starali puścić, bo chcemy ją wypuścić jeszcze przed świętami. Więc ile Ci wyszło? 113 na 108. Ale to jest związane właśnie z kartą 2.4 GHz. Tak, tu chcemy pokazać tą różnicę, że mając urządzenie 2.4 macie możliwość korzystania z tego dobrego sygnału i gdy kupicie na przykład łącze 500 mega, możecie z 5 urządzeń jednocześnie 2.4 korzystać z pełną prędkością, tak, z pełnym zakresem. A jeżeli macie w domu urządzenie, które działa w 5 GHz, wtedy jest jeszcze lepszy, jeszcze większy komfort pracy. Na dzisiaj już to wszystko. Zapraszamy oczywiście na następne filmy. Za jakiś czas dosłownie, chyba w ten piątek już wyemitujemy też film o naszej ofercie, bo to jest ważne, dlatego że chcemy Was przekonywać do 500 mega, bo z tym 500 mega wychodzimy na świat. Tak, piszcie o tym, co Wam się podobało lub nie, jakie macie pytania, wątpliwości. Zadawajcie pytania w komentarzach tu na YouTubie lub na Facebooku. Zapraszamy Was również do biura obsługi, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. To by było chyba na tyle. Pozdrawiam. Do zobaczenia. GM. No masz na to. Zajmuj się spojrzeć, tak? No to by wyglądało. Nie, zostaw już teraz hasło z naszym GM. No. Więc gdybyście się chcieli o nim dowiedzieć więcej, to jest DASAM. Dobra, ja to powiem. Teraz jak już omówiliśmy tak sprzęt, ten ważniejszy, czyli laptopy i tak dalej, ale przecież masa z nas korzysta z touchpadów. Dobrze? Nie jest touchpad. Tablet. Touchpadów na notebooku, tak. Masę was korzysta z tabletów. Dobra, jeszcze raz. Dobra, czekaj.